Cześć, dzisiaj chcę Wam pokazać baterię case'a dla LG G3 o pojemności 3200 mAh. Jaka jest naprawdę ta pojemność? No nie wiem jeszcze, bo nie udało mi się, że tak powiem, go użyć, więc być może jutro dam radę, że tak powiem, zobaczyć, czy on faktycznie ma taką pojemność. Dostajemy go w takim opakowaniu. W środku, ja już wyjąłem, jest ten battery case. Tutaj mamy krótką instrukcję obsługi, plus, jak widzicie, wszystkie parametry. Tak jak mówię, no zapakowane jest całkiem fajnie. Nie ma się do czego przyczepić. Dwa magnesiki. Naprawdę. Koszt, który ja zapłaciłem, to jest $11,65 na AliExpress. Wysyłka przyszła z Holandii. 2 tygodnie? Jakoś tak. Możemy wybrać biały bądź czarny, ja wziąłem czarny. Dobra, tyle o pudełku, bo to jest najmniej ważne. Sam case wygląda tak. Jak widzicie, tutaj też ma swoje, że tak powiem, napisiki z danymi technicznymi, chociaż różnią się od tego, co jest na pudełku. Sam case wykonany jest całkiem fajnie. Przyjemny plastik, trochę się palcuje, ale przyjemny w dotyku, plus przyciski on, off i głośność. Dodatkowo mamy, tak jak widzicie, możemy sobie go postawić. Minusy. No minusem jest to, że on jest tak słabo spasowany niestety. Wiem, że na pewno da się go pewnie rozebrać i być może to poprawić, ale nie miałem takiej, że tak powiem, potrzeby. Otwieramy dosyć ciężko, jak widzicie. Teraz wkładamy telefon. Z tym też jest delikatny problem na początku, bo musimy zrobić to pod kątem delikatnym. O, włożyliśmy. Zamykamy. Jak widzicie, telefon zrobił nam się grubszy, niestety. I troszeczkę cięższy, bo sam case nie jest jakoś bardzo ciężki. Tutaj, jak widzicie, to spasowanie jest takie sobie. No mi to właściwie nie przeszkadza, bo to jest zastępować ma powerbanka, że tak powiem, w nagłych wypadkach. Jak widzicie, teraz mam telefon na 100%. Tutaj naciśniemy przycisk. Jak widzicie, telefon jest naładowany, odłącz baterię. Cztery diody, ja to pokażę, widzicie, one się tu świecą. Cztery diody to jest full naładowanie, trzy diody to jakieś 75%, dwie diody połowa, jedna dioda, no to już czas by było go podłączyć. Ładuje się jakieś 2 godziny do 3. Ja go ładowałem, że tak powiem, ładowarką o napięciu 1 amper, więc gdzieś tak 2-3 godzinki do naładowania do pełna. Chcieliście zobaczyć, jak to wygląda, więc tak jak widzicie, tak wygląda cały telefon. Ktoś chciał zobaczyć, czy jest grubszy, czy nie. No jest grubszy, niestety jest. Być może nagram jeszcze coś na temat tego case'a, jeśli, że tak powiem, dobrze go przetestuję. Osobiście uważam, że te $11, prawie 12, to jest dobrze wydany pieniądz. Jak na taki pokrowiec. No, ja rozumiem, nie jest... telefon robi się większy, ale chyba to i tak jest wygodniejsze niż noszenie dodatkowego małego battery packa. Tak jak mówię, tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Do kupienia jest jeszcze jedna wersja, która jest droższa, z 3800 i wygląda troszeczkę inaczej, ale generalnie nie wiem, czy warto. Tutaj, jak widzicie, przyciski działają, nie ma problemu z tym żadnego, są dobrze wyczuwalne, klik też jest. To by było na tyle, dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia.